Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju z Lizbony w Portugalii, przekazane w dniu 21 kwietnia 2024 roku. Drogie dzieci, jestem waszą matką i przybyłam z nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia. Słuchajcie mnie, dobrze wiecie, jak bardzo was kocham. Bądźcie łagodni i pokornego serca, a niebo będzie waszą nagrodą. Nie zapominajcie, komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Nie zniechęcajcie się. Kiedy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa, a On da wam zwycięstwo. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy, w rękach różaniec święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. Powiedzcie wszystkim, że Pan zawsze będzie wierny swoim obietnicom, ale nie możecie krzyżować rąk. Przyjmijcie moje wezwania, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu mojego niepokalanego serca. Nadal będziecie widzieć okropności, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, nigdy nie zostaną pokonani. Odwagi, w tej chwili sprawiam, że spada na was z nieba nadzwyczajny deszcz łask. Naprzód, w obronie prawdy, to jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju z Algarve w Portugalii, przekazane 22 kwietnia 2024 roku. Drogie dzieci, dajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę was drogą świętości. Nie traćcie nadziei. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Zaufajcie temu, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Żyjecie w czasie gorszym niż czas potopu i nadeszła chwila waszego powrotu. Odwróćcie się od świata, gdyż należycie do Pana i musicie naśladować i służyć tylko Jemu. Jesteście w moim niepokalanym sercu i nie możecie się niczego bać. Słuchajcie mnie. Macie wolność, ale najlepszą rzeczą jest wypełnianie woli Bożej. Bądźcie uważni, aby nie dać się zwieść. Żyjecie w czasach duchowego zamieszania i tylko prawda będzie waszą bronią w obronie przed wrogami Boga. Nie odrzucajcie błogosławieństw, które otrzymaliście podczas waszych ciągłych spotkań z moim Synem Jezusem. Nie odrzucajcie błogosławieństw otrzymanych w sakramentach, w prawdziwych kanałach zbawczego działania mojego Syna Jezusa w waszym życiu. Odwagi, jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. Idźcie dalej drogą, którą wam wskazałam. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.